11 stycznia pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęli wydawanie ciepłych posiłków dla najbardziej potrzebujących z terenu miasta. Dzisiaj rozpoczęliśmy wydawanie posiłków w jadłodajni, która do tej pory funkcjonowała jako jadłodajnia imienia biskupa Hrabka, prowadzona przez Caritas przy parafii świętej Barbary. Zadanie to przejęliśmy w lokalu, w którym do tej pory ta jadłodajnia funkcjonowała i jak na razie taki jest plan, że w tym miejscu pozostanie, gdyż lokal jest przystosowany do takiej działalności. Posiłki czy taka pomoc w postaci jednego gorącego posiłku jest zadaniem własnym gminy i jest ona udzielana w formie pomocy na podstawie decyzji administracyjnej, którą wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak to jest już od co najmniej 20 lat w naszym mieście i tak teraz jest to kontynuowane, czyli każda osoba, która tutaj przychodzi po gorący posiłek, ma tą pomoc przyznaną na podstawie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, po rozeznaniu sytuacji. Do tej pory przez ostatnich 20 lat takie posiłki były przygotowywane przez panie i zatrudnione, ale też dużo wolontariuszek tutaj było, które takie posiłki przygotowywały. Też tarczyńcy pewnie dostarczali różne produkty, dzielili się swoimi zasobami czy możliwościami. Teraz rozwiązaliśmy to w ten sposób, że posiłki są przygotowywane i będą w jednej z kuchni placówek oświatowych. W styczniu na pewno będzie to przedszkole numer 2. Dzisiaj mamy zupę grochową z kawałkiem kiełbaski, do tego chleb. Z racji na sytuację, jaką mamy w kraju, czyli epidemię i zagrożenie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, te posiłki są wydawane, są na wynos. Osoby przychodzą ze swoimi naczyniami, pojemnikami i póki co te posiłki są wydawane na wynos. Natomiast docelowo będziemy pomału uruchamiać możliwość jedzenia na miejscu. Lokal, w którym teraz się znajdujemy, który był użytkowany przez kilkanaście lat przez Caritas, jest utrzymany w bardzo dobrym stanie, jest czyściutko, zostało nam przekazane wszystko, nawet jakieś zasoby czy produkty, które służyły do przygotowywania tych posiłków, zup, jak kilka worków ziemniaków, jak kilka paczek makaronu czy ryżu. To, co jeszcze nie zostało spożytkowane, zużyte do przygotowania posiłków w kolejnych dniach. Także czyściutko, zadbane, widać, że było to użytkowane naprawdę z poszanowaniem w tym celu, do którego to, jakim to miało służyć. W minionym roku pomoc finansowa wyniosła ponad 34 tysiące złotych. Obecnie posiłki przygotowywane będą przez pionkowskie placówki oświatowe. Dziewiątego stycznia 2021 roku swoje setne urodziny obchodziła pani Apolonia Skwira z Pionek. Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu 12 stycznia pani Apolonia przyjęła najserdeczniejsze życzenia pomyślności i wielu lat w zdrowiu oraz upominek od przedstawicieli Urzędu Miasta w Pionkach. W imieniu jubilatki kwiaty odebrała córka. Czternastego stycznia prowadzono testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas 1-3 oraz obsługi administracyjnej szkół podstawowych. Badano nauczycieli z miasta i gminy Pionki. Testy były bezpłatne i przeprowadzane w Pionkach, dzięki czemu nauczyciele nie musieli wyjeżdżać do punktów testowych w naszym regionie. W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach trwa akcja badania
wśród nauczycieli szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Pionki na obecność koronawirusa. Wspólnie prowadzimy tą akcję z naszą stacją sanepidu z Radomia oraz z Wojskami Obrony Terytorialnej. Za nami od półtorej godziny już trwają badania, trwają wymazy. Dosyć sprawnie to idzie, jednakże no, z uwagi na to, że mamy bardzo dużą liczbę nauczycieli zarówno z terenu miasta, jak i terenu gminy Pionki, no, musi to potrwać. Zabieg jest bezkolizyjny, trwa zaledwie kilka minut i nauczyciele w ciągu kilku dni otrzymają wyniki, czy są zdrowi, czy są chorzy. Od poniedziałku wracamy do szkół, w związku z tym te badania są dla nas bardzo ważne, żebyśmy byli spokojni, żebyśmy bezpiecznie przyjęli dzieci po tej długiej przerwie nauki zdalnej. Rozpoczęły się prace przy instalacji wystawy Agnieszki Hernik. 28 barwnych akwareli zawiśnie na ścianach Galerii Hall Miejskiego Ośrodka Kultury. Tematyka prac jest różnorodna, zarówno kwiaty, jak i pejzaże. W technice akwareli maluję od około 4 lat, zaś z malarstwem jestem związana od dziecka. Warsztaty doskonaliłam na różnych plenerach malarskich, w najróżniejszych pracowniach malarskich. No i myślę, że będą Państwo zadowoleni. Tym razem zapraszamy na wernisaż online, który odbędzie się 22 stycznia o godzinie 18 na profilu Facebook Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach. Mimo utrudnień związanych z zamknięciem instytucji kultury, dzieci i młodzież uczestniczą w warsztatach i zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Pracują z instruktorami w przestrzeni wirtualnej, rozwijają swoje talenty i pasje. Zajęcia w ramach Akademii Plastyki, Akademii Muzyki oraz grupy teatralnej odbywają się regularnie, a warsztaty kreatywne pojawiły się jako element wzbogacający ofertę MOK-u na czas ferii zimowych. Zapraszamy dzieci, które chciałyby dołączyć do grona warsztatowiczów. Trwa nabór uzupełniający do Akademii Plastyki. Szczegóły na stronie www.mok.pionki.pl. Od 4 stycznia na terenie miasta Pionki można spotkać skarbony stacjonarne, czyli finałowe puszki, do których można wrzucić datek na rzecz 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku puszki WOŚP można spotkać w Miejskim Ośrodku Kultury, Urzędzie Miasta, Miejskiej Bibliotece Publicznej, w sklepie motoryzacyjnym Waldi oraz w sklepie z wyposażeniem biurowym Neo. Zamiast wolontariuszy w tych miejscach zauważycie finałowe puszki, zazwyczaj ustawione w miejscu, w którym pracownicy mają największy kontakt z klientem, oraz kopię oświadczenia zawierającego zgodę na zbiórkę w ramach 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zapraszamy Was na koncert kapeli The Bill, koncert online w Kurierze Pionkowskim w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę 31 stycznia o godzinie 19:00.